Przechodzimy do punktu 6C, druk numer 6. Temat dotyczy propozycji, tak jak macie sentencji uchwały, ale ona wynika z prośby mieszkańców. Proszę o ciszę. Z prośby mieszkańców, tak naprawdę ja nie wiem, czy ta propozycja jest do końca idealna, natomiast na pewno istnieje potrzeba zabezpieczenia dla ulicy Radzikowskiego, Burzaka, Lęca, przystanków autobusowych na Radzikowskiego na dole, ponieważ bardzo dużo postulatów tej materii wpływa i zarówno są to postulaty, żeby to był autobus na Łobzu, żeby był na Chowodze Górkę, żeby był gdzie indziej. Do tej pory spływały do nas pojedyncze postulaty. Tym razem spłynęło pismo z kilkudziesięcioma podpisami mieszkańców. Dlatego zaproponowaliśmy, aby poddać to pod rozwagę Zygitowi w formie uchwały. Aby rozważył możliwość kierowania jednego z tych autobusów na trasę, wydłużając trasę autobusu o dwa przystanki, ale umożliwiając lepszą komunikację dla kilku tysięcy mieszkańców, bo tak realnie trzeba to mieć ocenić. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Proszę. Gdzie te przystanki mają być zlokalizowane? Przystanek miał być zlokalizowany tam, gdzie jest w chwili obecnej autobus nocny, staje na ulicy Radzikowskiego przy skrzyżowaniu z Wejsa. Dobrze, ja mieszkam na dole, proponuję się tam nie mówić zawsze Wejsa i dla nas jest Wejsa, jest Wejsa, nie ma znaczenia. Tam jeszcze można mówić. Ja się z tym zgadzam, ale to jest tak. W każdym razie kolejny przystanek miałby być prawdopodobnie na pętli na torach Makowskiego i wraca na swoją starą trasę. Ewentualnie może zostać pominięty przystanek na pętli, aczkolwiek to wydaje się trochę nierozsądne. Mariusz, tak będzie się dawał krociły. To znaczy... Chciałem zauważyć, że to nie wydłuży czas dojazdu dla mieszkańców na przykład Chowodzy Górki. To jest kwestia robocza do uzgodnienia z Wikitem. On mógłby nie mieć miejsca, tak naprawdę nie byłoby takiej konieczności. Jeśli by to z naszej spowoliło, można wnioskować o jego nieuwzględnianie. Jeśli by to nie miało istotnego wpływu na czas przyjazdu, to można by było. Albo wydłużony czas pojazdu. Nie, jeśli by wydłużyło, to by ja w takim razie proponuję, żeby to wydłużyło, żeby zrobić coś, co wydłuży czas dojazdu mieszkańców Azorów, wypuścić nie 130 przez pętlę na Chowodzy Górce. Tak możemy sobie te linie puszczać i wydłużać, bo to jest jakiś absurd. Nie wiem, przez tyle lat nie było tam żadnego autobusu i wtedy nie można to zapłacić. Panie Mariuszu, szkoda, że pan nie zauważył tego faktu, gdy wydłużono trasę linii 130, tak aby obsługiwała również Chowodzę Górkę. To po pierwsze. Po drugie, pragnę zauważyć, że na Azorach mieszka 17 tysięcy osób, a część z nich do autobusu ma 20 minut na nogę. A mieszkańcy Chowodzy Górki nie tylko mają pętlę tramwajową autobusową, to mają świetną komunikację z każdej strony. Więc postulat ten uważam za słuszny w obrazie mieszkańców, ale bezcelowy, jeśli chodzi o atak mieszkańców innych części. Nie możemy zapominać, że problem się pojawia teraz, w momencie, kiedy 130 została mocno uchwalona. Nasi mieszkańcy Azorów z pętli wsiadali w 130, która jeździła co 5-4 minuty. W moment, gdy znajdowali się skrzyżowanie z Stachicza Makowskiego, przesiadali się 144, nie było problemu, a teraz ten problem jest ogromny. Nie ma świadomość. Jak została okrojona w przeciągu. Nawet okrojona z jednego. Ale teraz nie ma tak jak dojechać, tak? Jest jeden. Ale teraz jak się 20 minut, ma większą szansę się spóźnić i jak się spóźni, to jeszcze czeka 20 minut na przystanie. Tam mnie w ogóle zlikwidowali, autobus nie ma. To nie ma problemu. Pojedziesz samochodem.
Czy są jakieś inne głosy? No, próbuję, że... Proszę. Sugeruję, że aspekt czasowy w tym przypadku akurat do kolegi jest potrzebny w stosunku do tego, żeby odsłużyć tak naprawdę w większości ludzi. I obieranie tak naprawdę prawa do dostępu do komunikacji i prawo do decydowania, że oni pójdą na piechotę przez bo te 4 minuty jest dla nich, czy skorzystają z tego produktu. Uważam, że tutaj musimy wyjść naprzeciw i dać prawo do tego. Jeżeli te 4 minuty są dla nich, powiedzmy, wielkim, ogromnym czasem i problemem, to oni sobie pójdą. Ale nie możemy odbierać możliwości komunikowania się i dostępu do komunikacji. Tak. Pan Szygo, to ma pan. Ocenie jest zdrowe. Znaczy ja uważam, że centralnie komunikacja nie jest taką ma... letnia laskę. Być darmową. A tam są starsze osoby. Generalnie uważam, że komunikacja jest taką możliwość jak najwięcej mieszkańców po prostu. Bo ona nie mieszkańców. Tak jest. Jeżeli ktoś głosuje kawi, może nie wiem, zacząć biegać, to jest głosujemy. Po Krakowie jeździ, potem na szybciej niż autobusem. Ale komunikacja zbiorowa, to same na drogę przyjeżdżać, jak najszerszego ogólnie dostępu. Będzie problem, że tak nie o godzinę znowu. Także to jest mój głos dyskusji. Głosujemy. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać? Nie. Głosujemy. Jak głosowałem? Poddaję drugie głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Ale za czym? Za przyjęcie uchwały. No. Jest lub do rozważenia deficy. Kto jest z Państwa przeciw? Będzie NSW na kogo wypadł. Dwie osoby, to właśnie. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 17, 17 osób za, 2 przeciw, 11 wstrzymał. Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, czy była zdecydowana sprawa autobusu 503. Temat się pojawił. Jak mamy czy jeśli ktoś ma inne postulaty odnośnie komunikacji, to albo na maila, albo zaraz po sesji, bo ja w przyszłym tygodniu muszę zobaczyć, że to jest sprawiedliwe miejsce, bo nie mam nie mówić z nim tak czasowym. Ale ten telefon się już było informowany. Dobra.